Halo, halo, witam serdecznie, zapraszam na 11 materiał, jestem Bartul, przed nami rozdział Żyjemy. Jak widzicie, na razie wszystko mamy zebrane. Nic nie przeoczyłem, żadnych tych osiągnięć. Tutaj mamy tylko jeden kwiat do zebrania. Czyżby jakiś króciutki rozdział przed nami? A, jesteśmy w kryjówce. So you succeeded? Here. Have to warn you. Smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. Trochę smutna historia. Dziecko straciło rodziców. Jeszcze jakaś choroba go trapi. Umiera. I mamy hit murowany. Gra na emocjach. Dobra, mam nadzieję, że coś będziemy w tym... No! Bloody hell! That's no good! Hey! Are you alright? It's nothing! Tell me, this door, have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. Poproś Rudika otwarcie wrót. Dlaczego przez... Come on, Roderick is waiting for me. Dobra. Let's go take a look. This, at least, I know how to do. There you go. Well, that was efficient. And almost painless. Come on, let's go. Whoa. Can you feel that? No. What? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, dust. No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. Szkoda, że nie możemy ulepszać tej kryjówki naszej bazy. Odbudowywać jej, ulepszać. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Of course. Let's see where this leads us. Oh, the courtyard. It's a shortcut. Dobra. Jeszcze kilka ulepszeń nam brakuje. I found something while I was doing some clearing earlier. Come take a look. Another story about stones? Actually, you're not far off. No, czekajcie. Bo tutaj mamy coś do zebrania. Skóry nie będę zużywał. Więc na razie to zostaje. O! Patrzcie, nawet można to otworzyć, czy spróbować. I'm coming. Oh shit, jak dół. Dobra, wracamy. Fajnie by było, gdybyśmy mogli coś tutaj podziałać, nie wiem, właśnie coś odbudować. Wybudować, otworzyć, przełączyć, nie wiem. To by mnie cieszyło. A, to jest to, co żeśmy tu z tymi szczurami przesuwali.
know how long it took me to clear all this? No, czekajcie, rozejrzyjmy się tu dookoła. I didn't see you there. It must have been hiding under the weeds. It would make Hugo smile, perhaps. Hey, don't worry. He's a resourceful kid. I know, but you're right. To jest rododendron. O ile sam rododendron jest nieszkodliwy, to miód z jego kwiatów jest podobno trujący i ma właściwości halucynogenne i przetrzeszczające. Prawdopodobnie to właśnie ta roślina podczas tak zwanego marszu 10 tysięcy pokrzyżowała szyki greckiej armii, której żołnierze po grabieży raczyli im się jego miodem. Zapewne właśnie ze względu na szkodliwe działanie rododendron stał się symbolem ryzyka i zagrożenia. Do tego wam jeszcze nie przeczytałem. Okulary do czytania. Po przepraszam, wiekach upadku wiedzy pojawiło się mnóstwo teorii na temat działania ludzkiego wzroku. Najpierw uważano, że to oko wysyła promienie odsłaniające obiekty znajdujące się w pobliżu, a potem uznano, że jest całkowicie odwrotnie. W międzyczasie pojawiły się różne wynalazki służące osobom o słabszym wzroku. Dobrym przykładem są prymitywne okulary poprawiające widzenie z bliska. Tego jeszcze nie czytałem. Fragment transi to rodzaj nagrobka ozdobionego płaskorzeźbą w przeciwieństwie do tzw. gisantów, czyli figur przedstawiających zmarłą osobę w stanie wiecznego spoczynku. Transi pokazuje zmarłego w sposób realistyczny, wycieńczonego albo w stanie rozkładu z uwagi na rosnącą liczbę zwłok zarażonych, przyczyniających się do rozprzestrzeniania się wielkiego zła, zyskują coraz większą popularność na miejskich cmentarzach. W ten sposób toczone zarazą ciała trafiają do masywnych grobów poza miastem, natomiast transi umieszcza się na święconej ziemi. Dobra. Czytam wam to, bo to dosyć ciekawe jest. Czekajcie, bo tu możemy wejść. A tutaj się nie da, póki co. Dobra. Rozejrzymy się, bo później się okaże, że nie będę mógł tego zebrać. Załączy się jakiś skrypt. O! Kurwa, nie zauważyłem tego materiału. Zaraz tam do niego pójdziemy, nie problem. O, proszę, widzicie, narzędzie. It's strangely familiar. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Oh no. I'm coming! Need me? I'll call you. Nie wiem, czy teraz będziemy mogli tu wejść na drabinkę. Co się stało? Przemienił się chłopak. O, widzicie. To jest przypadek, to znalazłem znowu. Czekajcie, jeszcze się tutaj rozejrzymy. Ale ta muzyka to, powiem wam, mega klimat. Ale coś jest nie tak chyba. Nie wiem, czy ja tutaj jestem w stanie wejść. Już idziemy, już. Tu chyba nic nie ma. Chociaż... Ale to mam, dobra. A jednak szmaty znalazłem. Tu też jeszcze coś jest, cholera. Ja cię pierdzielę, spadłem, nie da gdzie wejść. Shit. Sorki, ludziska. A, skóra. Hugo needs me. Idę. Czekajcie, my tu możemy jeszcze wejść. Holy crap. O, tutaj nic nie ma niestety. Szkoda. Ale brzmi to groźnie, strasznie.
see Hugo. Czekajcie, którędy ja tu niby mam wejść? No tutaj ten chłopak stoi, ale pytanie jak tam wejść? Tutaj? Shit, coś jest nie tak. Wtedy nie przyjdziemy, no kurde, którędy mam iść? Hugo needs me. Shit. Dobra, sorry. Niby to się wydaje takie proste wszystko. Quickly, Hugo, please. Ciekawe co się stało. Chłopak się przemienia chyba. It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No. One with better equipment. Well, perhaps my mother at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Szkoda chłopaka, kurczę. Znaczy chłopaczka, bo to, że dziecko w sumie. Ile ma lat? 6? 1? Źle to wygląda. I believe your twins are back. Melly! You found him! More dead than alive. But yes. Amicia, we came because, well... Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. And I heard her name. Beatrice Storrum. Mother is alive? She's alive? You managed to get Arthur out? It wasn't simple, believe me. So you could... Forget it. I was nothing. She's too important to the Grand Inquisitor. Kurde. Questions her a lot. They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? Wszystko usłyszał, ale i jaja. Oh no! Hugo! Hugo! The next threshold! It's coming! We have to go at once! To my home! Now! Hugo, we'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear, this time we will heal you. All right. I'll get the Sanguinis Itinera and some potions, and then we'll leave.